Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Aleksander i jestem wojownikiem, ale i tchórzem. Jestem cholernym egoistą, ale potrafię też służyć z miłością. Wiem, że Bóg jest, ale brakuje mi po prostu na co dzień wiary, zaufania. Walczy we mnie dobra i zła wola, a ja w tej walce jestem często po obu stronach i podpisuję się rękoma i nogami pod tym stwierdzeniem świętego Augustyna. Dlatego właśnie jestem wojownikiem Maryi, bo całą swoją siłę pokładam w Bogu. A Maryja jest tą, która podnosi mnie z każdego upadku, prowadząc prosto do Jezusa za rękę, żebym się po drodze nie pogubił. Ja wspinam się jak to dziecko po stopniach Jego miłosierdzia, od upadku do upadku. W swoich błędach odkrywam pokorne serce Pana Jezusa. To są słowa mistyczki, pod którymi również się podpisuję i one mnie jakoś tak po prostu prowadzą. I bracia, moc słabości się doskonali. I prawdziwy wojownik to nie ten, który nigdy nie przegrywa, ale ten, który nigdy się nie poddaje. I jeśli chcesz poczuć siłę modlitwy i braterstwo, jeśli chcesz choć trochę poznać serce kobiety i jeśli chcesz wytrwać do końca w wierze, tak jak Maryja pod krzyżem, zostań wojownikiem Maryi.